Czy my się przeciskniemy przez tą szparę tu... tu... Nie wierzę. Hej, wszystkim z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Henry Stickmin. I dzisiaj, w tym odcinku, musimy sobie odblokować ten oto diament tutaj. Mamy jeszcze dwie rzeczy, które możemy odblokować w więzieniu. Tu nadal jest tyle opcji i za każdym razem możemy to łączyć z tym i to jest tyle rzeczy, że ja naprawdę dopiero sobie zdałem sprawę, ile my mamy jeszcze sposobów, żeby przejść tą grę. I tym razem, słuchajcie, musimy jakoś inaczej się dostać na ten samolot, ale zanim to zostawcie teraz lajka, 6500 lajków. Robimy następny ending z tej gry, o ile nie następne dwa. I uwaga, bierzemy tą łapkę, w ogóle kiedyś była taka łapka, którą się za każdym razem bawiłem i ona za każdym razem się brudziła i się już nie kleiła do niczego i brudziłem ściany wszędzie. Weźmy... Co? Ej, to jest taka duża łapka. I dostaliśmy się na ten latający statek powietrzny. Możemy użyć magii Darth Vadera, albo jakiejś kuli na łańcuchu. Użyjmy magii, zobaczmy jak działa magia. To nie było zbyt mądre. Widzę, że nasza postać ma tu duże umiejętności, ale zero IQ cały czas. Użyjmy kuli na łańcuchu. No! Czy on się mnie... Czy on spada z tym sejfem? Co ty robisz? Złapali nas! To już? Czekajcie. Czemu to jest mieć w środku? A. Czyli jednak fail. Czyli tak naprawdę musimy się dostać grappling gunem. Że... No... Nie wiem, czy on serio jest jakąś sierotą naprawdę, czy robi tak specjalnie, bo on... Na jakiegoś superagenta się nie wydaje, bo nie potrafi używać niczego, dosłownie. Możemy czekać. Jaki ma sens w ogóle czekanie? Poczekajmy sobie. Aha! Udało się wejść! Zobaczmy, czy jest jakiś inny sposób na wejście, bo to było zbyt proste. Co to? Nie za duża ta bomba? Nie... Chyba za duża. Mamy jakąś piankę, która będzie się rozszerzać. To wygląda jak smoczek dla dzieci. Taki troszkę niebezpieczny smoczek dla dzieci. Zobaczmy, co to potrafi zrobić i czy potrafi otworzyć. Nie! Nie! Jaki? Czy to nie miało sensu w ogóle? Dobrze, przejdźmy do wejścia. Mamy możliwość skorzystania z komputera. Mamy klucz jakiś. Nie wiem, do czego nam jest ten klucz. Możemy pojechać Windows. Z tego, co pamiętam, to się zawsze źle kończyło. Użyjmy komputera. Zobaczmy, co tutaj będzie. Co to jest CIF 5? Czy on będzie grać w grę? Czy on gra w grę? On gra w grę! Pojedźmy Windows. Zobaczmy, co się stanie, jak pojedziemy... Aha! To nie była winda. Ej, tu bez skitu najgłupsze opcje działają, czyli wchodzimy do wentylacji. No, taka trochę szybka ta wentylacja. Mamy ten diament cały, który musimy zdobyć za wszelką cenę. Okej, mamy magiczny ołówek, teleporter. Możemy próbować latać. Albo rozciągające się chyba gumy. Dobrze, teleporter. Teleporter zawsze działa. Teleporter jest super. Teleporter nigdy nas w żaden sposób nie zawo... Nie zawo... Nie za... Gdzie on? Gdzie on jest? Czy tak wygląda niebo? O, mamy ten klucz cały i zadziałał ten klucz. Zobaczcie, uwolniliśmy jakiegoś typa. Ale zanim to zrobimy, bo nie możemy tak jakby pominąć wszystkiego, chcę zobaczyć... Jak będzie wyglądać zabawa magicznym ołówkiem? Czy... Myślałem, że on most narysuje, a nie jakieś stworzenie. I czy tego my spowodują, że będziemy mogli się... rozciągać?
Dobrze, przejdźmy już do tych całych drzwi. Jak możemy otworzyć drzwi? Mamy drukarkę, nie wiem, to jest chyba drukarka, nie wiem jak to się nie wiem co to znaczy w ogóle. Możemy to zhakować, mamy jakąś rękawiczkę retro oraz możemy użyć magii. Weźmy, użyjmy tej rękawiczki najpierw, zobaczmy co to potrafi. Nie działa? Masz ziomeczku tam przyciski w ogóle, nie? No nie wiem co można zrobić z tym, możemy zhakować przecież, możemy okej? Nie no, użyjmy tej drukarki, co? Czy my się przeciskniemy przez tą szparę tu? Nie wierzę. Okej, i mamy diament! Tylko nie możemy wstawać, bo to chyba są jakieś czujniki. Użyjmy jakiegoś manipulatora grawitacyjnego. Możemy jakiegoś użyć zmniejszacza. Albo jakiegoś plecaka, który zabierze ten klejnot, ale użyjmy tego, Co on zrobił? Czy możemy to zmniejszyć na swój sposób? Czyli przyczepiamy to, zmniejszamy, bierzemy do kieszeni i idziemy. Chyba trzeba uciekać. Czemu jakiś dziadek nam każe się zatrzymać? Przecież... O nie, wzywają posiłki! I jeszcze na mnie chyba! Zobaczcie, dziadek nas... Dziadek chyba... Nie żyje. Co tu się dzieje? Strzelają wszyscy! Możemy użyć parasolki. Jeżeli parasolka spowoduje, że my uciekniemy, to ja wychodzę, nie? Wychodzę, bo... Nie. Nie wciągaj nas, proszę. Bo jesteśmy na silniku i serio, jest ciężko od tego uciec. Musimy ubrać jakiś armor chociaż, żeby nas w żaden sposób nie zastrzelili. To jest armor z Fallouta. Zobaczmy, czy... Przybiliśmy się przez to. Rzucamy rakietami. Znowu jesteśmy jakimś kozakiem. Wszystko się zawala i spada. Tylko... Okej, żyjemy? O nie, gonią nas? Strzelają się między sobą wszyscy. Musimy uciekać. Ej, ten Wilson nam pomaga, ten gość, którego uwolniliśmy. I musimy puścić, nie wiem, jakąś muzykę, czy coś. Puśćmy w sumie jakiś prototyp, zobaczmy co to jest. Czy to jest ten prototyp? Zamienili się w jakichś żołnierzy latających. Czy on to nam da? Czemu sikasz? Ukradliśmy mu to. Czy to jest nasz przyjaciel? Jesteśmy ziomeczkami. Charles. Uwalniają nas. Żegnajcie, przyjaciele. Podoba mi się, że tu wszystko jest po prostu, wszystko jest takie spontaniczne na maksa. Bo teoretycznie mieliśmy jeszcze parę wyborów. Które mogliśmy... wybrać. O nie. Ja myślałem, że to większa jest ta skorupa. Oraz polecieć jak fajerwerk. A no tak, to przecież wybucha pod koniec. A jeżeli wybralibyśmy inne rzeczy, to co by się stało, gdybyśmy... Co to jest? Coś wychodzi z tego? Co? Halo? Gra... Czy gra się zacięła? Aha! To było specjalnie! Dark Energy Bomb! Fajnie, że to był skrót... od Black Hole'a! Wy chyba sobie żartujecie! Aj, wszyscy umierają. Żona, dzieci. Co wypuściliście? To smutne jest. I ostatnia rzecz, która nam została, to chyba ta, z tego co kojarzę. Czy oni wycinają ziemię? Czy my odlatujemy? Aha, to jesteśmy w kosmosie. I teraz mamy dosłownie wszystko, oprócz tego, że w więzieniu jeszcze mamy dwie rzeczy do wyboru, to na razie chciałbym się zabrać z dziewczyną naszą
na misję z tym klejnotem. No i co my teraz tak naprawdę będziemy robić? Ciekawi mnie to, no bo teoretycznie teraz nie musimy przecież zabierać im jakiejś rakiety. Czy my jechaliśmy tak szybko? Eli! O, zobaczcie, będziemy ich napadać chyba. Albo dołączamy. No, Eli, co ty robisz? Ej, zobaczcie, Rosjanie chcą nas złapać. Mamy jeszcze tutaj rząd cały oraz mamy top patów. I teraz mamy połączenie. Dobrze, użyjmy RPGa i kontrolera. Nie wiem, co kontroler może robić. Czy ty sterujesz Eli? Zastrzelili nas. Nie wiem, w czym ma pomóc lina, ale użyjmy liny i RPGa. Czemu połączyliście? Co to w ogóle był za plan? Właśnie, przecież możemy użyć liny i skrzydeł dla Eli i przecież uciekniemy stąd. O, okej. Okay. Ej, to był super plan, chciałem powiedzieć. Ale żyjemy! Eli, czy wszystko w porządku? Bo tak walnęłaś dość mocno. Zabierają ją! Nie no, musimy jej pomóc. Możemy użyć maszyny czasu. Albo... Nie wiem w sumie, co to jest. To jest chyba jakieś przebranie. I mamy jakiś koruptik. Nie wiem, co to ma być, ale wygląda jak jakiś robal. Nie, ale użyjmy maszyny czasu. Przecież to jest zawsze mega super, jeżeli możemy zwolnić. Czekajcie, czy my się cofnęliśmy 2 lata? Dwa lata wcześniej się cofnęliśmy. Wyrzuciliśmy ich z armii. Czekajcie, i teraz ich po prostu tutaj nie będzie. I Eli będzie cała. Ej, nie przyszli. Rakieta wystrzeli za 2 minuty. Musimy na samą górę wieży dojść i przejść przez most. No i musimy do top patów dołączyć. Nie wiem, czemu chcemy dołączyć do top patów, kiedy ukradliśmy im cały klej. No, pomóż, Eli! Złap blok. Aha, blok. Chcemy dołączyć. No i to, że ukradliśmy. O nie, Rosjanie! No jeszcze rząd przyleciał! Aj. Charles, czemu strzelasz w nas? Jesteśmy ziomeczkami! O! Ej, możemy wybrać, do kogo dołączamy! Ej, tu jest za dużo wyborów! Ja nie mogę aż nad tyloma rzeczami decydować, poczekajcie! Cofnijmy się o jeden i zobaczmy, jak będzie wyglądać, gdy użyjemy... Eli, czemu ty w rękę mi strzeliła? A to ostatnie jakby nas złap... A, przynajmniej się poświęciła. Nie wiem, o co tu chodzi, bo możemy chyba dołączyć do każdego. Nie wiem, czemu do nich możemy dołączyć. Ale zobaczmy, co się stanie, jeżeli dołączymy do nikogo. Co? Czemu Eli jest koza... Ej, Eli, to był głupi... Głupi pomysł. Eli, trzymamy się nożem rakiety. Ej, ale ona nas nie puszcza. Tylko teraz może być problem w kosmosie. No, ale nadal nas trzyma przynajmniej. Jeżeli dołączymy do nich, to się wydaje mega nielogiczne. Mi się wydaje, że po prostu nas zastrzelą. Okej, okay. Przechodzimy do nich. Aha. Aha. To nie miało sensu. Czy my wróciliśmy do więzienia? Jeszcze... Nas zamrozili. Dobrze, czyli musimy dołączyć do jednych z tych dwóch. Dołączmy najpierw do top patów. Okej, pozbyliśmy się ich. Teraz pozbywamy się Charlesa. Ej, czy Charles żyje w ogóle? Tylko... Dziura tu jest. Dziura tu jest. Wciągnie was! Zabrałeś wszystko ode mnie, moja reputacja została zabrana. Wyrzucił go! Jakim cudem my nie jesteśmy wciągnięci przez tą wielką dziurę? Staliśmy się, słuchajcie, wielkoludami i stoimy na planecie Ziemi. A co jakbyśmy dołączyli do Charlesa? Czyli on by ich zastrzelił. Aha. Przecież mieli...
Mieli na nas karabiny wycelowane. Czemu nas nie zastrzelili? Strzelają w rakietę całą! Rakieta! Aj! Ajajku! Ajajku! Została rozwalona! Ej, Charles jest serio z poziomkiem. Ale to wszystko na obecną chwilę. Zobaczcie, z Ellie cieszymy się życiem naszym jak prawdziwa, zakochana para. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.